Cześć wszystkim. Dzisiaj tak widać pomalowane blachy. Jeszcze siatki zostały dorobić. Wczoraj były pomalowane, ale dzisiaj chciałem zmontować je, ale jeszcze się wszystko klei, więc grzejnik odpalony. No i dzisiaj będzie się tutaj wszystko suszyć. Ta strona jakoś fajnie wyschła, ale to wszystko się klei. Nie wiem czemu tak. Także tu był dzień prędzej podkładany pod to, a to było podkład, już dosech i tak wiecie, po 2 godzinach malowane, także leżałem przez to, że taka gruba warstwa jest farby, podkład i farba i to wszystko, nim to odprowadzi się do nitro, ten rozpuszczalnik, no to potrzebuje ciepła i wiele dłużej. A tu mamy dzisiaj sekcję zwłok śruby starej, jak jest zbudowana. Dzisiaj byłem na złomie, akurat zajmę paczelę, że ściągacz. To wziąłem, zobaczcie, idealnie pod sprzęgiełko trzyramienne. Tu musiałem też użyć z drugiej strony moje ściągacze, żeby pościągać te rzeczy. I tak, mamy tyle już rozebrane. Tu widzicie, jest druga strona, też jest śruba. Trzyma łożysko i jest zakręcone śrubą. Także tutaj, aby nasadka i tego już nie ma. Tutaj, a co to jest? 19. Nawet pasuje na rakietę. Także i to od razu odkręcamy. Gdzie jest ta nasadka? Mam gdzieś uciekła. Tu jest. Ja chcę odkręcać. I dzisiaj wam pokażę, jak to w środku, z czym to się je, jak to wygląda. Śruba, która trzyma łożysko i piastę razem, żeby wirnik miał stałą pozycję. Tą. A tu niestety widzicie, jest tak, że nie ma tego, że wirnik jest trzymany przez łożysko i on zawsze jak dostanie luzu osiowego gdzieś, nie będą odpowiednie podkładki z jednej i z drugiej strony, to on dostanie luzu osiowego i no i wtedy no, wirnik pracuje, tak się wytrze, wyciera się obudowę nam i wszystko się niszczy. Także to są niektóre śruby, właśnie nie mają z tyłu wentylatora, a mają zaślepki i mają takie nakrętki zabezpieczone, o wiele lepsze rozwiązanie, jeżeli o trwałość chodzi tego wirnika. Cicho wyjdzie. I więc to jest wiele lepsze rozwiązanie. Są dwie zaślepki, nie wyjście na koło pasowe. Więc no teraz źle to rozwiązane. Tu jest, powinno być po prostu jakaś śruba, to gwintowane, szersza ośka, gwintowane, jakoś zabezpieczane. I tyle. I tyle z tego tematu. Tu odkręcę zaraz zaślepkę z drugiej strony. Tutaj są dwie zaślepki znowu. Zobaczymy, co tam jest. Bo tu normalnie jest piastka z o-ringiem uszczelniająca. Tu jest odrzutnik blaszka. Tu jest zaślepione na stałe kanały olejowe przepływowe. I tu jest zwykły uszczelniacz kierunkowy włożony. I nic więcej. I to tylko poskręcane. Więc tej filozofii nie ma. Teraz dogram, jak co dalej to wygląda. I tak, z tej strony mamy tu zaślepka, ten gdzie jest ta śruba. Widać łożyska zabezpieczone segerem. Pałkowe, tak samo tu. Widać już uszczelniacze swoje powycierały. A tu jest uszczelniacz jeden na zewnątrz, drugi w środku i trzeci jeszcze. Widzę, że te uszczelnienia są tak. Jeden jest w tą stronę, drugi jest tak, a trzeci znowu jeszcze jest tak. Więc tu są 3 zwykłe uszczelniacze dwuwargowe, zamontowane. A tu są zwykłe. A tu powinny być takie na temperaturę do 140 stopni. To są wytrzymalsze i są też kierunkowe. Powinny być takie zamontowane. Bo tu były takie, jako ja tutaj chciałem reanimować, to są nowe założone. Pieniądze wrzucone w to, a no uszczelniacze, sorry, no rzeczy nie do odzyskania, chociaż może nie, raczej nikt nie pójdzie odzyskać, szkoda było pieniędzy na nie. I tyle, rozkręcam tu tył i będziemy patrzeć, co w środku wygląda. No, rozkręciłem pukłem motkiem, już para się robi, ale powiem tak, fachowo to, żeby rozebrać, to trzeba dać to na prasę i tu, albo taki rozpierak jeden tu, drugi tam wsadzić, wąski, i to rozepchnąć, albo jeszcze jakimś sposobem, prasą czy czymś, to rozjechać. Nie walić mu o tym, ale że to idzie już na złom, to ja mogę sobie pozwolić.
Więc młot idzie w roh. Szóstka. No. I tyle w temacie. Dosyć ciężko siedzi na tych łożyskach. Tu ten tył cały siedzi, bo to są podwójne łożyska. Tam są pojedyncze. Ale już wszystko prawie wyszło. Także. To jest tak ciężkie. Muszę to wyciągnąć. Nie wiem, tak? Dobra, weszło z powrotem. O, wyłazi. Nie wiem, czy to uniosę. To jest na mnie. Naprawdę, naprawdę ciężkie jak. Nie wiem co powiem wam. Ale. O, jest takie coś. I dlaczego ta śruba nie jest zremontowana? Bo widzicie, co jest w środku. Zjadło nam obudowę. Tutaj. I to ktoś powie, że nieduże. No, niedużo, niedużo. Ale zobaczcie tutaj. Powykruszane, zagotowane. Pęknięcie jedno, drugie, trzecie. Też w żeliwie. To jest obróbka. Tutaj chodzi, widzicie, taki pierścień uszczelniający. To wszystko musi tu być tak tutaj. I liga światowa. No niestety nie będzie. Więc to już jest złom. Drugie, no tutaj powierzchnia i nie jest nic uszkodzona przez wiring na szczęście. Wszystko są rysy honownicze. Tak to jest, widzicie, zbudowane. Nic tu więcej nie ma. Tu zasysa powietrze. Tu zasysa powietrze. Wirniki to ciągną. I jest sprężane i tutaj wypychane, bo wirniki to po prostu powietrze zaciągają w tą stronę tak szybkimi obrotami. Tu jest wszystko szczelne, tak żmijka coś ala na zasadzie wciąga i wpycha i nic tu więcej, żadnej filozofii nie ma. Tu są dwa łożyska z uszczelniaczami i to wszystko musi mieć właśnie swoje odległości. Jak widzicie, to wszystko musi być idealnie porobione. Tu już też pomału schodzi. Drugi temat, rdza na wirnikach. Widzicie same czarne place rdza. To jest też problem. I przez taką dziurę, aby powietrze wlatuje, niedużą. I tu idzie już w układ. Następny problem. Tutaj wirnik jest nierówno zużyty. Widzicie sami, on jest taki coś. Tu jest poprzcierany ten wirnik. Wirnik ogólnie jak nowy jest, jak tego, to on ma być no, lustro. Takie o, mniej więcej coś. Nawet tu też jest poprzecierane. To musi być no, jak lustro. Gładziutkie. Tu widzicie, łożysko jest do wymiany. Jest po wałku. Rdza złapała. Tu o, widać. Widzicie, jest powycierany wirnik. I wiernik wie, że tu ma rowek, to ten rowek wchodzi w to wybrzuszenie, wchodzi w ten rowek, tu wszystko jest tak spasowanie idealne, że tu nie może być żadnego takiego, wiecie, brudu, syfu ani nic. Widzicie, rdza na wierniku. Zaraz je powybijam. Kliny można odzyskać, nic więcej, bo tu wszystko przygotowane. Ten wiernik właśnie narobił tyle szkód. Kolejka jakaś. Dystansowy odrzutnik. No i tam są łożyska zwykłe, kulkowe. Łożysko tutaj takie, jak tu są, z plastikowymi wiankami. 300 zł 401. Więc tutaj są z plastikowymi. Też z plastikowymi. Około 400 w jedno, gdzieś mniej więcej tak. 300, prawie 400 zł. 4,8 i 8,16. 1400 zł, tak. 2400, przepraszam, 2400, a same łożyska plus uszczelniania. To same tu łożyska tej śruby. Plus uszczelniania, plus obróbka, jakby to miało być naprawione. Czyli tak, musi być tu zebrane po całości dany wymiar. To by trzeba napawać.
Musi być specjalna maszyna, taka z frezem, żeby to wszystko ładnie obrobiła. Łożyska to wiadomo, gniazda, wszystko tutaj, musi być wszystko, Liga Światowa, a tu są potopione, to jest potopione i poza ciągane do środka. Dajcie mi coś. Cicho, małpy. I więc to jest kosztowne, bo to są godziny i naprawdę rzadko kto ma taki sprzęt i rzadko kto się w to zacznie bawić, żeby to się opłacało i to robił. Polerka wilników. Następna robota to też specjalna maszyna, to jest bardzo twardy materiał. Też polerka wilników wchodzi w grę. Tu jak jesteś powykruszony, to wszystko trzeba napawać, ponaregenerować. Więc to mija się z celem. I jak tu będzie zebrana powierzchnia, to tyle samo trzeba zebrać tu, żeby odległość, bo wirniki trzeba zmierzyć, czy odległość zmieszczą się, jak nie, to z wirni trzeba też z jednej strony zebrać, z drugiej strony zebrać odległości, odpowiednio dopasować, żeby po skręceniu, po dołożeniu dystansów, bo dystanse są między wirnik, a tu łożysko, są podkładki dystansowe włożone. Dara to rozbiję, wam pokażę. Więc tak to się mają te wirniki. Widzicie, tu są łożyska, one są z drugiej strony wbijane i takie dystanse są. I nimi się reguluje odległość wirnika od tej powierzchni, jeżeli chodzi o to. A, i jeszcze mu nie mówiłem, to powierzchnia też musi iść na płaskość, bo to musi być na lustro, ta powierzchnia cała. To też się znowu zbierzemy, to tutaj mniejszy dystans, wtedy idzie znowu. Może trzeba łożysko wtedy w tamtą stronę odsunąć, bo nie idzie zrobić odpowiedniego wymiaru. To znowu trzeba znowu łożyska ściągać i znowu je nabijać z podkładką dystansową. Także tu jest, no, precyzja musi być odpowiednia. Więc jak ktoś, widzę, nieraz rozkręcił śrubę i mówi, że łożyska sobie sam wymieni, no to ci gościu mu życzę powodzenia. Jak nie znasz żadnych prawidłowości, odległości, jakie były, jakie powinno być. Jeszcze jak odkręcisz i podkładki są pognieciane, dajcie mi jakąś śrubę, to no, cisza będzie chwilę, to wtedy będzie normalnie. Ale tak to ogólnie powiem wam, zapomnijcie, że to zrobicie bez wiedzy, która już naprawdę jak ktoś tam ileś tych sztuk robi, ktoś robi, to wie, ale jak ktoś tam pierwszy raz rozkręcił, rozkręci, to jest nie problem, ale złożyć to już jest, no, trzeba wiedzieć, mieć naprawdę wiedzę, żeby to wszystko ogarnąć. Tu jest aby tyle dobrze, że te powierzchnie są nic nie zużyte, to jeszcze jest szansa, to jak tu są zużyte powierzchnie, no to są, to już w ogóle ani tego nie ma sensu nawet dotykać tego, to już typowo, aby zawieźć na złom i nie denerwować się, bo tego nawet nie ma wartości nawet złomu, tylko dosłownie. Widzę takie dziury, jedna, druga. I tu jest takie wejście. Jedna było i tu jest zaślepione. I powiem wam, od czego to jest, bo ten kanał jest drążony przez całą długość tu z tego otworu, był drążony do końca. To są kanały, w który wlatuje olej, jak wirnik pracuje. Smarowanie wirnika. Wiecie, zasysanie, odprowadzenie ze separatora. Nieraz właśnie co woda. No tu też, że ten drugi wirnik zaczął do końca skrobać. No widzicie, tu jest wytarte, to ten drugi wirnik łapał. Tu już było wszystko. Nie, gościu jechał, czujnik tu był odłączony. Bo tu był oryginalnie czujnik na tej przystawce. Jest tu czujnik temperatury. On był odkręcony, szło na hama. I może to się nawet silnik już nie ociągnie, bo ten silnik to tam wiecie swoją drogą, miał to takie obciążenia, to ma ciężko. I tyle, więc no tu są jeszcze oryginalne łożyska i numery są tam, ale to dość po nie numerach, to wiecie. I godle się gotuje, smażarka się gotuje, nie mimo to, że chłonnice wszystko, ale to tutaj na czujniku wychwytuje, że jest wysoka temperatura, bo on no, pracuje, wirniki się trą metal o metal, śruba się gotuje, uszczelniacze się gotują,
ustawiacze puszczają. Także nie ma co się dziwić, że to wszystko się zaś zaczyna. Wkurzajmy te ptaki, bo normalnie nie mogę nic normalnie mówić i nagrywać. Tu jest też jakaś tulejka pod uszczelniaczem, tam też jest urynek. Widzę. Także tak to się, to możecie sobie jako obciążnik mieć do czegoś, bo to jest bardzo ciężkie. I tak to pracuje jeden z drugim, współpracuje pierniki. Tak to się ma. A według mnie to nawet ten wirnik, jak ja mierzyłem, to tak jakby się na tej osi przesunął, widzicie? O, jest para. A to jest na stałe, na tym, na spawane. Jakby to otoczone maszynowo. Tak jakby się o tyle właśnie przesunął ten cały wirnik, co tu jest na bity. A ja próbowałem to wejście, mi nie ma opcji tego przesunięcia bez palników. I konkretnej prasy jest tak z 50 ton. Więc... to jest takie masakryczne właśnie. No i cały film pierwszy wziął przez te ptoszyska. Nic, to mnie co wynieść. Na złom to wynieść, bo to tu będzie zawadzać łożyska. Wybić segery sobie powyciągam, bo segery się przydają. Ja śrubę też zostawiam, bo śruby się przydają. Sprzęgło zostawimy. Może wystawimy za psi grosz. Zawsze stuwa mile widziana. A mi to raczej nie będzie potrzebne, znowu takie sprzęgło tysiaka chodzi. Tu z pilkami jest zawołane, dobre. To sprzedamy. Ktoś tam będzie potrzebował do holstego. Co to było? Holmet? Holset? Holman? Co to za śruba? Bo mi się nazwy wszystko z turbinami mylą. Holmana, nie? Holman? Holmana. No. Do Holmana śruby. Może ktoś będzie potrzebował właśnie. To po co na nowe kupywać? Jak to też pokula sporo. Łożyska zwykłe, wałkowe. Nic, żadnych rewelacji tu nie ma. W koszyczku plastikowym. Bo na koszyczku lepszym, mosiężnym są no zwieba stówka ponad droższe każde łożysko. Więc to też trzeba, jak ktoś chce lepsze czy gorsze, to są takie najtańsze, widzę, zakładane było. Myślę, że te są fajne. Także i tyle. Kanały tu są jakieś. Może waży, żeby na nogę się nie spuścił, to dosyć wszystko fajnie, dużo waży. Także łożyska niby dobrze, co z tego, jak te wirniki obudowe wtarły. Tyle. Więc tak to się ma. To wszystko wylatuje. Może przystawkę od filtra oleju zostawimy. O, to się może jeszcze przydać gdzieś coś. Wiadomo. Będzie coś, jakiś filtr. Nawet można zamontować coś w układ do WD-ka. Do filtracji oleju w WD-ku. Tylko by trzeba taki najtańszy filtr założyć olejowy. No, nawet numery mamy. I mamy super filtrację oleju przy WD-ku. Kratce super, tam podejrzewam zwykłe węże hydrauliczne będą pasować. I co, filtr wymieniamy i mamy zajebista sprawa. Czemu nie? Można by tak zrobić, bo te filtry tam, wiecie, one są takie metalowe, metaliczne. Niby tam mają jakąś swoją filtrację, ale to zawsze taki wkład to jest wkład. Bez brudzenia się wkręcacie nowy, roznaruski rogi. Nawet co drugą wymianę, bo to taki wielki to świat. Tyle. Dobrze. Więc blachę będę się jutro montował, bo no nie wyschło, nie? Jeszcze te siatki muszę kombinować, dorabiać coś, zobaczymy. Także tyle. Na razie, trzymajcie się.